człowiek, który 19 stycznia 1945 roku podjął decyzję o rozwiązaniu struktur wojskowych Polskiego Państwa Podziemnego. 12 listopada 1898 roku urodził się generał Leopold Opulicki, ostatni komendant główny Armii Krajowej. Generał Leopold Okulicki był współtwórcą Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Podstępnie pojmany przez NKWD, skazany w tzw. procesie 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego i najprawdopodobniej zamordowany przez Sowietów. Już od początku działalności w Związku Walki Zbrojnej prowadził szeroką akcję na rzecz organizowania i budowy tych struktur wojskowych Polskiego Państwa Podziemnego. Został rozpracowany, aresztowany i zwiedził wszystkie ważniejsze cztery polityczne więzienia w Moskwie. Tam nie poddaje się podczas śledztw, przeżył to wszystko. I wchodzi w struktury Armii Polskiej generała Władysława Ardesa, które w Związku Radzieckim odbudowuje się z tych Polaków, którzy byli deportowani. W 1944 roku w maju po przeszkoleniu cichociemnych jest zrzucony do Polski. Podczas Powstania Warszawskiego pełnił obowiązki szefa Komendy Armii Krajowej. Przyjmuje obowiązki komendanta głównego Armii Krajowej, gdyż generał Burko-Morowski po przegranej powstania idzie do niewoli. I tym komendantem był w bardzo trudnej sytuacji. 19 stycznia 1945 roku podjął decyzję o rozwiązaniu struktur wojskowych Polskiego Państwa Podziemnego. Wydaje się, że ta data kończy działalność, kończy epopeję żołnierzy Armii Krajowej. Nic bardziej błędnego. Rozwiązanie miało wyłącznie charakter taktyczny, mianowicie po Powstaniu Warszawskim i po akcji Burza struktury Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej właściwie zostały ujawnione. Ten rozkaz o rozwiązaniu był właściwie rozkazem o przeformowaniu i utajnieniu. Potrzebna jest nowa organizacja, która będzie przygotowywała się do ewentualnego powstania, ewentualnej walki z Sowietami. Tą organizacją jest organizacja NIE. Następnie powstała delegatura sił zbrojnych na kraj, która niestety również bardzo szybko została rozbita przez agenturę sowiecką. Sowieci starają się namierzyć członków Polskiego Państwa Podziemnego, w tym generała Okulickiego. Obiecano im słowem honoru żołnierza Armii Czerwonej, że nic im się nie stanie. Podczas tego spotkania nagle pojawia się generał Sierow, jeden z głównych szefów NKWD na ziemiach polskich. Tych 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego trafia do Moskwy i tam jest organizowany ich proces. Znaleźli się przed sądem moskiewskim w tym momencie, kiedy w Kalifornii tworzyły się struktury Organizacji Narodów Zjednoczonych. Proces 16 przechodzi do historii jako atak na Armię Krajową. Sfingowany proces, zgodny z wszelkimi zasadami procesów sowieckich. Zrezygnował z sowieckich obrońców, bronił się sam z godnością, mówiąc o prawie Polski do niepodległości, do suwerenności. Otrzymał najwyższy wyrok spośród tych 16 przywódców Polski Podziemnej, 10 lat więzienia. Okulicki trafia do tego więzienia, ale słuch po nim zaginął. Dopiero w późniejszym czasie docierają informacje o tym, że Okulicki zmarł z powodu zawału serca. To wszystko nieprawda, ponieważ jego towarzysze z sąsiednich cel z tego samego procesu słyszeli, jak stawiał opór przy wyprowadzaniu go na egzekucję właśnie 24 grudnia. Zakończył swoje życie w katowni sowieckiej. Był człowiekiem, był generałem polskim, który na swojej skórze tak naprawdę zobaczył, co to jest okupacja sowiecka i w jaki sposób Sowieci chcą podporządkować sobie Polskę po II wojnie światowej.